Oto kwas cytrynowy. Substancja dobrze znana z kuchni i wykorzystywana w przemyśle spożywczym. To również kolejny kandydat do wyhodowania pięknych kryształów. Jak wyhodować kryształy kwasu cytrynowego? Kwas cytrynowy to bezbarwna, krystaliczna substancja o kwaśnym smaku, dobrze rozpuszczalna w wodzie. To kolejny kandydat do hodowania przepięknych kryształów. Substancja tworzy kryształy o dużej przezroczystości i interesującym wyglądzie. Kwas cytrynowy dostaniemy m.in. w sklepach spożywczych, gdzie jest sprzedawany w niedużych ilościach, najczęściej w saszetkach. Do hodowania kryształów lepiej zakupić go w zdecydowanie większej ilości, gdyż jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. W wodzie o temperaturze 20 stopni Celsjusza rozpuści się 145 g jednowodnego kwasu cytrynowego. Wyhodowanie zarodków może przysporzyć trochę trudności. Substancja łatwo tworzy silnie przesycony roztwór, który przez długi czas nie krystalizuje. Może również krystalizować w postaci bardzo dużej liczby małych kryształów. Ładne zarodki uzyskuje w nieco inny sposób niż w przypadku innych substancji. Wypełniamy 90% butelki kwasem cytrynowym i dopełniamy wodą. Następnie rozpuszczamy substancję tyle, ile się da w ciepłej wodzie, otrzymując roztwór nasycony. Butelkę z ciepłym, nasyconym roztworem pozostawiamy w temperaturze pokojowej na około 2 godziny. Po tym czasie pozostawiam butelkę w pozycji leżącej na kilka do kilkunastu dni. Przez ten czas na ściankach butelki narastają małe kryształki, które możemy wyjąć, wcześniej zlewając nasycony roztwór. Kryształki możemy oderwać od ścianek butelki i wykorzystać do dalszego wzrostu. Jeżeli wyrośnie bardzo duża liczba kryształków, proces możemy powtórzyć, czyli w ciepłym roztworze rozpuścić nadmiar utworzonych kryształków i pozostawić roztwór w temperaturze pokojowej na kilka do kilkunastu dni, aż pojawią się nowe kryształki. Czasami nawet już w butelce mogą wyrosnąć naprawdę ładne kryształy. Kryształki, które uzyskaliśmy, możemy umieścić w plastikowych pojemnikach, na przykład kubkach po jogurcie, wykorzystując ten sam roztwór, z którego wcześniej wyrosły małe kryształki. Kryształy najlepiej hodować w temperaturze pokojowej, w wysokich pojemnikach, które warto przykryć na przykład papierem toaletowym lub kartką papieru, aby uniemożliwić wpadanie różnych paprochów unoszących się w powietrzu. Gdy kryształki podrosną lub w pojemnikach pojawi się nadmierna ilość nowych kryształków, przekładamy nasze kryształy do nowych kubeczków. Pamiętajmy jednak, aby kryształów przed wkładaniem nie wysuszać, gdyż na powierzchni może później narosnąć duża ilość małych kryształów. Kryształy kwasu cytrynowego wyrastają szybko. W ciągu kilku tygodni możemy uzyskać dosyć spore okazy. Jednakże duża zawartość wilgoci w powietrzu może hamować wzrost. W zbyt wilgotnym powietrzu kryształy mogą nawet zacząć się rozpuszczać w roztworze. Kiedy kryształy osiągną już wystarczający rozmiar, możemy je wyłożyć z roztworu i pozostawić do wyschnięcia. Pamiętajmy o tym, żeby kryształów nie wycierać, bowiem do kleistego roztworu pozostałego na kryształach mogą przykleić się różne cząstki. Wyhodowane kryształy możemy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Pamiętajmy o tym, że kwas cytrynowy jest higroskopijny,
czyli chłonie wodę zawartą w powietrzu. Jeżeli w mieszkaniu mamy zbyt dużo wilgoci, kryształy mogą rozpływać się na powierzchni. Szybko tracą wtedy na wyglądzie, stają się nieprzezroczyste i chropowate na powierzchni. Z kolei w zbyt wysokiej temperaturze i zbyt suchym powietrzu mogą pojawić się na nich białe plamy. Dlatego wysuszone kryształy najlepiej pokryć bezbarwnym lakierem do paznokci lub przechowywać w obecności pochłaniacza wilgoci. Kwas cytrynowy to substancja, która krystalizuje w postaci bezbarwnych kryształów o dużej przezroczystości. Z roztworu wodnego krystalizuje w postaci monohydratu. Nierzadko w wyrośniętych kryształach, zwłaszcza tych większych, pojawiają się spękania, zapewne od zmian temperatury. Substancja łatwo tworzy zarówno monokryształy, jak i polikryształy. Ich trwałość w warunkach domowych jest umiarkowana. Przy dużej wilgotności mogą rozpływać się na powierzchni i znacznie tracić na wyglądzie. Z kolei w zbyt ciepłym i suchym powietrzu po pewnym czasie mogą pojawić się białe plamy na powierzchni. Dlatego kryształy najlepiej zabezpieczyć bezbarwnym lakierem do paznokci lub przechowywać w obecności pochłaniacza wilgoci. Substancja tworzy gęste, syropowate roztwory o dużym przesyceniu. Uważajmy więc, aby nie wpadały do niego różne paprochy, które mogą wywołać krystalizację. Rozcieńczony roztwór kwasu cytrynowego jest również bardzo podatny na rozwój mikroorganizmów. Nasycony roztwór znacznie mniej. Pamiętajmy więc, aby rozcieńczonych pozostałości roztworu nie pozostawiać na powietrzu przez zbyt długi okres czasu. Chociaż kwas cytrynowy nie jest substancją toksyczną, to ze względu na dość dużą kwasowość roztwór może być drażniący dla skóry. Przy hodowaniu kryształów unikajmy więc zbyt długiego kontaktu z roztworem.